przechodzimy do punktu trzeciego porządku. Dobra. Punkt trzeci. To jest poparcie uwag wniesionych do zmiany studium uwagowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, druk numer 278. Studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania, chociaż zaraz, bo to nie, bo to... Czy komisja obradowała nad tym punktem? Tak. Obradowała, tak? Dobrze, bo tutaj muszę faktycznie dokonać przerwy, to po tym punkcie. Uchwała w sprawie uwag do zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Szóstej w Gronowicach popiera uwagi zarządu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy Cyryla 22 wniesione do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przedstawiona w piśmie, które stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o wniesienie uwagi do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zwróci się zarząd wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ulicy Rydla 22. I jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to wiadomo, że uwagi złożyła wspólnota mieszkaniowa w terminie, z tego co mi wiadomo. Natomiast zwróciła się z prośbą, by te uwagi poprzeć w formie uchwały. Opinia komisji gospodarczej pozytywna. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w tej sprawie. Chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący. Pan Przewodniczący przed chwilą powiedział, że wspólnota, rozumiem, własnym sumptem wystąpiła do prezydenta miasta Krakowa w terminie wyznaczonym i złożyła uwagę, a nasza dzisiejsza ewentualna uchwała jest takim jakby gestem poparcia. Tak go należy rozumieć. Bo czy były jakieś, powiedzmy, rozmowy, czy ta uwaga będzie jeszcze rozpatrywana w tym terminie? Znaczy uwaga będzie rozpatrywana. Powiedzmy nasza, może tak. Może ta nasza uchwała, to uwaga miała... Oczywiście intencyjna, ona będzie dołączona do wszystkich dokumentów. Czy zostanie przyjęta jeszcze przez biuro planowe? Bo to nie jest uwaga, jak uwaga. To jest uchwała popierająca, więc ona... Bo podejrzewam, że miasto musi skierować do realizatora, czy do jednostki, która opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego. No bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Aha, czyli nie mamy takiej wiedzy. A drugie pytanie... Znaczy, nie jest to jako uwaga nasza, to nie jest nasza uwaga. To jest tylko poparcie, poparcie tak dla tego projektu. Rozumiem. A drugie moje pytanie jest takie, ponieważ też na komisji wczorajszej zastanawialiśmy się w gronie radnych. Mieliśmy sesję pod koniec sierpnia, a jak rozumiem, pismo zostało skierowane tutaj w okolicach połowy sierpnia. Czy to ma jakieś znaczenie, że my podejmujemy to w dniu dzisiejszym, czyli pod koniec września, miesiąc później? Czy... Znaczy nie ma, bo uwagi są nadal rozpatrywane i jest to wszystko w terminie, więc uchwała nasza będzie dołączona, to może wzmocnić, ale to jest tylko uchwała intencyjna i no, planiści będą się jednak kierować, myślę, no prawem i może przyjmą naszą uwagę, nasze intencje. No to trudno mi powiedzieć. Dziękuję. A czy jeszcze ktoś na to chce zadać? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się otrzyma? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę.